Zdjęcia tego, pani Noliw. Pani Noliw, widzowie. O ja pierdolę! O kurwa! Dlaczego ona... Dlaczego ta osoba wygląda lepiej niż wszystkie dziewczyny, z którymi spałem? Ja pierdolę! Ludzie pytają, jak tam ciało po operacjach. No to tak. Jeszcze sporo pracy do perfekcyjnej formy, ale jak na dziewczynę impostor, to już jest okej. Okay. Też była dziś jakaś mała sesja pod OnlyFans i tak dalej, więc jeśli chodzi o całe ciało, to na pewno potrzebuje jeszcze czasu. To jest pierwszy OnlyFans, którego kupię. Ale tylko w celach eksperymentalnych, bo jestem ciekaw, jak sobie poradził ze zmianą płci. Co by było jasne. A tak szczerze, tak poważnie. Kurwa. Cyt siedzi. Włosy długie, ale włosy chyba sztuczne. Dałoby radę, tak szczerze. Nie wiedzieć, że płeć była zmieniana. To mi się wydaje. Jak możecie mówić, że jestem gejem, skoro pokazuję wam zdjęcia kobiety? Kobiety przez duże K. Wy homofoby. Jak się mówi na osoby, które są anty zmieniające płeć? Homo... nie. Antytransy. Kurwa, nie wiem jak. Transfoby, o. Transfoby pierdolone. I Noliw nas ogląda akurat. Widzicie, widzowie? Jaki ten świat mały? Kurwa, ja jestem ogólnie... jestem ciekawski. Mnie zastanawia jedna rzecz. Jakby nie mówię tego z jakimś tam, nie wiem, chęcią obrazy na przykład, tak? To jest jakby takie neutralne. No popatrz, zmieniasz płeć. Wiesz, ja oglądałem ten film, w którym na przykład mówiłaś, to się już nauczyłem. Jakby mi jest po prostu ciężko się przyzwyczaić. Jakby pochodzę z małej miejscowości i dla nas, jakby dla mnie jeszcze do pewnych rzeczy się przyzwyczajam, nie? Że świat ewoluuje, jakby zmienia się. No, w planach było, poza zrobieniem sobie piersi, zrobić też sobie narządy rozrodcze. Kurde, dobrze profesjonalną terminologią się posługuję. To nie masz tak, z ciekawości, że właśnie miałabyś ochotę spróbować z mężczyzną? Albo przecież to nie jest jakaś oferta z mojej strony też, nie? Tylko tak, czysta ciekawość. To ty mówisz, no nie, no to jest jakby, próbuję sobie, wiesz, jakby tak przełożyć to na takie logiczne rozumowanie. Jezu, i będziecie pisać jakieś dziwne teksty, no Boże, no to pytanie, normalne pytanie, jak każde inne. Może trochę intymne, ale jestem ciekawski. Badasz grunt, co ty piszesz? O, mamy odpowiedź. No to jeśli chodzi o spróbowanie, to po zmianie narządów jasne, żebym chciała, ale mam partnerkę i nie planuję jej zdradzać w żaden sposób, mimo że dostałam zgodę na taki test, że tak powiem. Kurde, to jest ciężki temat, bo wydaje mi się, że jeżeli masz potrzebę, masz chęć w sobie taką, to prędzej czy później będziesz chcieć to zrobić. Znaczy, w sensie, jak nie, to fajnie. Ale ciężko mieć takie samo zaparcie. Dzięki, Kuba. A poczekaj, zaczynamy te sztuczce.
całkiem jesteś. Świetnie, świetnie, Kuba. Zajebiście się spisałeś. Ty, kurwa, nawet dwie sztuki. A nie, bo to jest łyżka. Ja nie zapakowana, teraz lepiej. Tylko to się rozlało delikatnie. Powiem tak. Żartów odnośnie zmiany płci nie unikniemy. Bo żartować trzeba. I mnie też takie żarty potrafią bawić. Jak najbardziej, nie ukrywam. W sumie nawet nie potrafią, bawią mnie. Ale mnie osobiście też jakiegoś nie przeszkadza w ogóle. W sensie nie chce każdy robić co chce. Wydaje mi się, że na czacie dużo osób może mieć obiekcje. Tabletki hormonalne strasznie wycinają chęć do uprawiania seksu. Okej. A tabletki hormonalne się do końca życia bierze, kiedy się płeć zmienia, czy to jest jakieś przejściowe? No chyba do końca, nie? No bo wątpię, że nagle twój organizm po zażyciu X środków hormonalnych zaczyna samoistnie produkować pewne rzeczy. O kurwa, pikantne strasznie, to dobrze, takie chciałem. Smaczne. Tabletki hormonalne się pierze do końca życia, ale bloker testosteronu można odstawić po operacji zmiany narządów. Okej, no pewnie testosteron jest odpowiedzialny za popęd seksualny, tak strzelam, ale nie wiem. Nie, bo jakby... Okej.